Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 metrów, czyli mniej więcej do wysokości, na której w tym momencie znajdujemy się. Jednak na co dzień pracujemy na znacznie niższych kondygnacjach. Stąd, dążąc do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie wspomnianej niskiej emisji, Gmina Miejska Lubań kontynuuje zadanie związane z wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania. Więcej na ten temat mówiliśmy już w wideoinformatorze z 24 lutego, a dziś chcielibyśmy uzupełnić zagadnienie o ważne informacje. Jednocześnie zajrzymy na jedną z ulic na Księginkach, gdzie w tym momencie trwa modernizacja drogi. O tym, do kiedy potrwają trudności komunikacyjne i właściwie jaki jest zakres przeprowadzanych prac, dowiemy się z bieżącego materiału filmowego. W dzisiejszym wideoinformatorze powiemy o naborze wniosków o dotacje na wymianę pieców oraz przebudowie ulicy Stawowej w Lubaniu. Na ostatniej sesji Rady Miasta lubańscy radni zdecydowali, że mieszkańcy Lubania będą mogli otrzymać zwrot poniesionych kosztów na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe, na bardziej ekologiczne. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań. Zainteresowany mieszkaniec powinien złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Lubań, który będzie zweryfikowany. Następnie podpisana z nim zostanie umowa i dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, czyli po wymianie starego pieca na nowe źródło energii. Nabór rozpoczyna się 12 marca i będzie trwać do 30 kwietnia 2021 roku. Szczegóły i druki wniosków będą dostępne na internetowej stronie miasta. Serdecznie zachęcam mieszkańców Lubania do składania wniosków o wymianę starych kopciuków na nowe, proekologiczne źródła energii cieplnej. Dzięki środkom z dotacji na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania na nowoczesne rozwiązania, wspólnie zadbamy o czyste powietrze w Lubaniu. Gmina Miejska Lubań nie ustaje w działaniach związanych z remontami i przebudową dróg gminnych. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto pracę na ulicy Stawowej. Prace na ulicy Stawowej obejmują podbudowę drogi, wymianę asfaltu oraz tam, gdzie jest to możliwe, wykonanie chodników. Modernizacja ulicy jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja drogi była zapowiadana dużo wcześniej, jednak wykonawca dopiero teraz mógł rozpocząć pracę. Stało się tak ze względu na konieczność wykonania szeregu robót modernizacyjnych przez lubańskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Kompleksowy zakres prac objął wykonanie nowej sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Stawowej oraz nowej sieci wodociągowej w ulicy Skalniczej. Zmodernizowana została również przepompownia ścieków. Przepompownia ta została wyposażona w układ równoległy do tłoczenia ścieków. Została również wyposażona w całą armaturę sterującą i kontrolną oraz zwizualizowana, czyli mamy w tej chwili podgląd na stacji dyspozytorskiej przy ulicy Mickiewicza na pracę tej przepompowni, co oczywiście sprawi, że będziemy mogli cały czas kontrolować pracę tej przepompowni. Prowadzone prace remontowe wiążą się z pewnymi utrudnieniami w komunikacji i dojazdem do posesji. Jednak już niebawem mieszkańcy Księginek będą mogli korzystać z nowej infrastruktury drogowej. Jak widać, jest to kolejna inwestycja w naszym mieście. Tym razem po raz kolejny na Księginkach jest to ulica Stawowa, której termin wykonania planowany jest na koniec maja i myślę, że po tym czasie mieszkańcy będą już bezpiecznie mogli poruszać po tej ulicy. Podejmowane działania inwestycyjne dotyczą wielu rejonów miasta. Równocześnie w centrum Lubania prowadzona jest przebudowa ulicy Tkackiej i części ulicy Grunwaldzkiej. W najbliższych dniach remont ulicy Grunwaldzkiej rozpocznie się od skrzyżowania z ulicą Bracką.